step into the game. Let's play. Ground game. Alvin Lovański przed swoim debiutem dla organizacji KSW. Witam serdecznie w Polsce. Bienvenue en Polonie, avant ton debut en KSW. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo. No to ja bym w takim razie jednak zaczął od nazwiska, no bo już mieliśmy tutaj Arian Lipski i opytaliśmy o korzenie. Okazało się, że pytanie nie było bez sensu, więc zapytam teraz, czy to ma, czy nazwisko Lovański ma jakikolwiek związek z naszym krajem? Alors, première question à propos de ton nom et prénom, parce qu'il y avait quelques sentiments, est-ce qu'il est quelque chose de polonais? Non, mais je pense que si j'ai le nom, c'est que j'ai forcément du sang polonais. Après, d'où il vient, franchement, je ne sais pas. Mm-hmm. Tak naprawdę nie mam żadnej wiedzy na ten temat, nie znam żadnej genezy. Faktycznie brzmi po polsku, więc na pewno gdzieś byli przodkowie, ale sam nie wiem o co chodzi. No to twoja pierwsza walka w KSW już w sobotę. Jak doszło w ogóle do porozumienia z KSW? Jak wyglądają kulisy zakontraktowania ciebie tutaj? Ça serait ton premier combat pour KSW, donc quelle est l'histoire avec toi, signer le contrat avec l'organisation? En gros, c'est mon coach et manager qui m'a dit qu'ils étaient intéressés par moi. Donc du coup, après, ça s'est fait comme ça. Tout simplement. D'accord. No, bardzo prosta sprawa. Po prostu mój menadżer przekazał mi informację, że KSW jest zainteresowany mną jako zawodnikiem za kontraktowaniem i po prostu na jego linii wszystko się odbyło. To chyba już jest klasyczne. Zazwyczaj z francuskimi zawodnikami tak to właśnie wygląda. Więc po prostu no nie było, nie, po prostu menadżer, tak? Mhm. No w takim razie dowiedzmy się więcej o tym, gdzie na co dzień trenujesz, z kim trenujesz, kto jest twoim trenerem głównym, jak to tak naprawdę ta przygoda z MMA się tak naprawdę zaczęła, no bo wiemy, że ono we Francji w takiej pełnej krasie no jest, nazwijmy to w cudzysłowie, legalne od niedawna. Alors donc, dis-nous quelques mots à propos de toi et faire du MMA en général professionnellement, donc ton début, qu'est-ce qui s'est passé que tu es intéressé à ça, parce qu'en France c'est la chose fraîche, que MMA est la chose populaire. Ça a commencé comme... Bah, moi là-bas je fais du sport quand j'étais petit, après j'avais tout arrêté. Après, il y a un ami à moi, il m'a dit viens dans un MMA en gros. Mais je connaissais de nom, tout ça, mais sans plus. Et après, je suis allé, première fois que je suis rentré, et depuis, je ne suis jamais sorti du gym, on va dire. Alors, mais en début, est-ce qu'il y avait quelque chose lié au MMA, du boxing ou quelque chose comme ça? J'ai fait du karaté quand j'étais petit, et après, j'ai fait du foot. Okay. Okay. A więc na początku kiedyś, jak byłem mały, to uprawiałem karate, ale bardzo szybko skończyłem, więc to nie było nic poważnego. No później nie było MMA popularne we Francji takie, jak go znamy teraz, ale kiedy tylko dowiedziałem się, kiedy zobaczyłem jakby dyscyplinę samą w sobie, jeszcze nie wiedziałam, jaka jest do końca nazwa, o co w tym chodzi i to od razu jakby coś we mnie zapłonęło i odkąd tylko dowiedziałem się jakichś innych informacji, to jakby weszło w to dwoma nogami. W takim razie o ten klub tylko bym jeszcze dopytał, czyli gdzie trenuję, z kim i kto jest głównym trenerem? Tu t'entraînes où et quel est ton coach? Mon coach c'est Gaëtan Hurtel, il est là et je m'entraîne à l'Old School Academy. Trenuję w Old School Academy i mój trener jest tutaj ze mną, także pod nim właśnie w Old School Academy trenuję. W takim razie chciałbym zapytać o to, co aktualnie przeżywa MMA we Francji, czyli no swego rodzaju boom. Organizacje, coraz więcej organizacji zagranicznych przychodzi. Macie oczywiście swoje, mamy Grand Prix, Hexagon, Ares, natomiast no są jeszcze organizacje takie jak KSW, PFL czy UFC. Czy to jest faktycznie tak, że jest kilka tych najpopularniejszych postaci we francuskim MMA, oczywiście walczących dla organizacji UFC, czy to też jest tak, że Saladin Parnas, czy Wilson Varela, czy zawodnicy Hexagonu też są tak popularni mocno jak cała reszta i gdzieś po prostu no, MMA jest na tyle popularne, że rozlewa się to na wszystkich zawodników, którzy się po prostu wyróżniają. Est-ce que tu peux décrire la situation à propos du MMA là en France? Parce qu'on sait que ça serait très 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 populaire. Il y a beaucoup d'organisations, plein de combattants populaires et très forts. Donc, à ton avis, est-ce qu'il y a des combattants plus populaires comme Saladin Parnas et des combattants du UFC par exemple? Ou comment s'est passé qu'il est qu'il est plus en plus populaire. Je pense que c'est grâce à la légalisation déjà, le fait que ce soit légalisé.
Et ça a mis une lumière, tous les médias ils sont allés sur le MMA, donc du coup ça fait que tout le monde connaît le MMA maintenant en France. Et l'UFC après ils sont venus et ainsi de suite. Hein. Mm-hmm. No, moim zdaniem przede wszystkim ta decyzja formalna, czyli legalizacja samego MMA, ona sprawiała, że ta machina ruszyła z kopyta i przez to, że jest to legalizacja, a Francja jako po prostu popularny punkt na planecie, to sprowadziła też duże organizacje, które są, które przychodzą i tam walczą i teraz no, to jest rzeczywiście jedno z najbardziej takich ruchliwych dyscyplin, które najbardziej się rozwijają, ale przede wszystkim ta formalizacja, że MMA jest od paru lat już legalne, to bardzo mocno napędza cały ruch. O tych zawodników bym dopytał, czy tylko te postacie z UFC jak Cyril Gane, Benoît Saint-Denis są popularne wśród kibiców we Francji, czy zawodnicy z innych organizacji, tak jak KSW, czyli na przykład Stade Montparnasse również? Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il y, quelle est la popularité des combattants particuliers en France à propos de fans, par exemple, est-ce que cette situation de combattants seulement de KSW sont très populaires dans le pays entier, ou peut-être il y avait aussi des combattants qui sont moins populaires, mais des gens leur connaissent. Je pense que nous, on est dans le cercle du MMA, mm-hmm. on connaît tout le monde, mais mm-hmm. les gens qui ne connaissent pas, c'est mm-hmm. grâce aux médias qu'ils vont connaître, donc ils connaissent les plus connus. No to jest w ogóle moim zdaniem bardzo podobna, jak mogę poprosić o osobisty komentarz, bardzo podobna sytuacja jak w Polsce, czyli jak ktoś już jest w świadku MMA, osadzony we Francji, jest fanem, to zna wszystko. Zna wszystko, zna wszystkich i ci zawodnicy są znani, popularni. Natomiast jeżeli chodzi o taki komercyjny zasięg, no to wiadomo, że tutaj się bronią tylko te nazwiska z takiej światowej rozpiski, ale jeżeli już ktoś jest osadzony jakby w środowisku, no to te nazwiska się przewijają i mają swoją popularność w tym kółeczku, nie? No w takim razie zapytałbym, od kiedy wiesz, kto będzie twoim rywalem, co o nim wiesz i czy już widziałeś jakieś jego walki, no jak oceniasz go na tle twoich pozostałych przeciwników? Tu sais quoi à propos de ton adversaire prochain et quelle est ton opinion personnelle à propos de lui? Je sais que c'est il aime le pied point. Après j'ai vu qu'il faisait du MMA mais il aime le pied point et après comme c'est un bon combattant, ce sera un bon combat. Parce qu'il faut deux combattants pour faire un bon combat. No nie wiem za bardzo zbyt wiele o nim, oczywiście nadrabiałem jakieś informacje, na pewno wiem, że wywodzi się ze stójki i ma taką porządną tę stójkę, więc też ja generalnie mam zakusy na to, żeby to była fajna wojna w klatce, no i tak naprawdę nie mogę się już doczekać, bo jedyne co o nim zdążyłem się nauczyć, to widziałem jego dwie walki i wiem, że reprezentuje taki stójkowy styl. No to na koniec w takim razie zapytam o dość oczywistą kwestię, czyli KSW w Paryżu na bardzo dużej hali. No, czy masz nadzieję na to, że jeżeli uda się wygrać w sobotę, to będziesz również na tej karcie KSW 101, która zamknie ten rok? Donc, la dernière question, c'est à propos de KSW à Paris, encore une fois, cette année, décembre, je pense, je crois. D'accord, donc, à ton avis, si tu vas gagner ce samedi, est-ce que tu veux combattre là? Ah, bien sûr, obligé. Ah oui. Ça serait, il y aura tout le monde, donc ça sera bien. Puis c'est chez moi, donc ça sera bien. Mm-hmm. No, oczywiście, że jest to jedną z moich ambicji. To jest takie wręcz no, oczywiste, że nawet jeśli mi się nie powiedzie, to jedną z większych ambicji byłoby to, żeby właśnie tam wystąpić, będąc zakontraktowanym tutaj w KSW. Dobrze, chyba to wiemy. Także życzymy owocnego zbijania wagi i widzimy się jutro na porannym ważeniu. D'accord, bonne chance, merci pour l'interview et à bientôt. Ok, merci beaucoup. Krystian Bledzień przed KSW 97, witam serdecznie. Witam serdecznie. No, czy są jakieś emocje i dodatkowy stres przed debiutem dla największej organizacji w kraju? Wiesz co, ja już tyle to robię, już mam tyle walk zrobionych, że no nie, ale na pewno będzie stres przed walką. No i oczywiście bardzo się cieszę, bardziej się cieszę z tego, że tu jestem, niż stresuję, nie? Bo to zawsze było moje marzenie, wystąpić na takiej dużej federacji, najlepszej w Polsce, najlepszej w Europie, więc bardziej się cieszę niż stresuję, prawda? W takim razie o kulisach twojego pojawienia się w KSW, jak to wyglądało? Kto się do kogo odezwał, kiedy i od kiedy wiesz też, z kim będziesz się bił, jak to wszystko wyglądało po kolei? Wiesz co, ogólnie mój menadżer Artur Gwóźdź, który mnie już prowadzi kilka lat, powiedział mi po prostu, że jest taka opcja, że KSW jest ze mną zainteresowane, ponieważ jest gala w Tarnowie, ja też jestem miejscowy, pochodzę z Dębicy, no ale trenuję w Tarnowie już około 8-9 lat, więc
No jak jestem miejscowy, no i jeszcze na jakimś danym poziomie, no to fajnie by było, jeżeli by zawalczyła dana osoba z tego rejonu i pokazała się szerszej publiczności tutaj w Tarnowie, prawda? Słuchaj, no miałeś niegdyś bardzo mocną okazję do pokazania się, którą wykorzystaliście z Mateuszem Makarowskim. O waszej walce mówiło się bardzo długo. No niestety nie udało się tej przygody kontynuować w tamtej organizacji, natomiast no, wasza walka do dzisiaj jest zapamiętana jako jedna z najkrwawszych bitew w kategorii lekkiej w Polsce. Wraca czasami myślami do tego pojedynku, do tego jak on przebiegał i jest jakiś element, jakikolwiek element tej walki, no poza oczywiście rezultatem może, albo zdrowiem, którego żałujesz, czy jakby miała się odbyć jeszcze raz, to chciałbyś, żeby dokładnie wyglądała tak samo jak wtedy? Na pewno chciałbym, żeby werdykt był inny, ale tak to walka świetna, wiesz, każdy mnie zna z tej walki, tak samo Mateusza. Jeżeli przeciwnicy tak samo patrzą, to wiedzą, że nie mają lekkiej drogi i że nigdy nie będzie lekkiej walki, czy ze mną, czy z Mateuszem, więc ja jestem z niej bardzo dumny, jestem dumny z siebie, że się pokazałem z jak najlepszej strony w tamtej wtedy federacji podczas tamtej walki i dużo więcej osób mogło mnie usłyszeć. Jest jakaś prawidłowość, bo wtedy była walka otwarcia, o ile dobrze pamiętam i teraz jest podobnie. Myślisz, że rywal Alvin Nowęski będzie osobą, która na pewno nie tak jak Mateusz, nie da rady tego powtórzyć, ale która może dać z tobą walkę na tyle widowiskową, że zgarniecie bonus? Daj Boże. Jak oglądałeś jego pojedynki, no bo wiadomo, no my różnych rywali miał, z ujemnymi rekordami, z dodatnimi debiutantów. Która walka dla ciebie jest taką, na której możesz się skupić, no bo też miał duże przerwy i też nie do końca wiadomo, jakiej wersji jego się możemy spodziewać w sobotę. Wiesz co, chyba sprzed roku oglądałem ostatnią walkę, to chyba był z jakimś chłopakiem tam u siebie we Francji, więc to tylko tyle. Widzę, że on jest dobrym stójkowiczem, ja tak samo jestem stójkowiczem, to znaczy ja jestem też pełnoprawnym zawodnikiem MMA, ale i umie się odnaleźć w każdej płaszczyźnie, no ale najbardziej lubię stójkę, nie? Jeżeli coś będzie nie szło, no to zejdę do parteru, no ale plan jest na stójkę, a co będzie, no to... Zobaczycie. No to walkę, nie wiem, czy możliwe, że oglądaliśmy tą samą. Nie pamiętam do końca, jak Hildebrand, coś takiego. To była walka, którą skończył high kickiem. Możliwe, tak. Tak. No, nie wiem, tutaj w sumie no, każdy, kto ma oczy, widzi, co w tej walce zrobił, więc chyba nie zdradzę tego, co robi, no, ale widać jedną akcję, którą powtarzał w tamtej walce. Ona była dość dawno, ale jednak walczy z odwrotnej pozycji, a w momencie rzucania kopnięć niskich, wysokich zmienia pozycję. Jest to bardzo widoczne. W momencie, kiedy zmieniał, od razu uderzał albo niskim kopnięciem, albo wysokim. No i właśnie tym hajem, który zakończył pojedynek. No, samą akcję na pewno wychwyciliście, ale zmierzam razie do odwrotnej pozycji. Czy to będzie dla was jakaś przeszkoda, dla ciebie jakaś przeszkoda? Nie, to jest kolejne wyzwanie w mojej drodze sportowca. No i myślę, że to nie będzie kolejne jakieś duże wyzwanie, ponieważ już biłem się z bardzo dobrymi zawodnikami, z bardzo dobrymi zawodnikami rywalizowałem, walczyłem tak samo z Majkutem. Dobrze mi poszło, wygrałem tą walkę. Wszystko się okaże w sobotę, jak to wszystko będzie wyglądać. Nie? To, co walka pokaże, to, co Bóg będzie chciał, to będzie. No, walka otwarcia to jest więcej stresu czy mniej stresu? No wiadomo, że main event no, to jest jakaś presja po prostu. Natomiast tu nie będzie, może nie być jeszcze pełnej hali. Jest to jeszcze przed otwarciem, które generalnie gdzieś tam na pewno w wielu zawodnikach buduje jakieś te emocje mocniej. Czy cieszysz się, że będziesz pierwszy i będziesz miał szybko do głowy, a potem będziesz mógł się cieszyć resztą gali już na żywo? Na pewno z jednej strony się cieszę, że będę walczył wcześniej, ale z drugiej strony fajnie by było być też na otwarciu, fajnie by było się pokazać, tak samo jak będzie dużo więcej kibiców. Wiesz co, ja się bardzo cieszę, że tu jestem, a które będę walczył, czy pierwszy, czy drugi, czy trzeci, to dla mnie nie ma ważnego znaczenia. Po prostu chcę pokazać jak najlepszą wersję tam siebie, pokazać, że umie się bić, że warto na mnie stawiać. No, na tej gali zawsze mieliśmy, jak to się mówi, jednego chłopaka z Dębicy, był to Mateusz Borek, teraz będzie was dwóch. No jeżeli będziesz w takiej formie, jak Mateusz jest w roli eksperta w studio czy prowadzącego, to jestem spokojny, że ten pojedynek będzie dobry. Natomiast no, ja ci życzę przede wszystkim tego, żeby ten pojedynek, i zawsze będę się życzył do końca kariery, żeby był tak emocjonujący, tak jak z Mateuszem Makarowskim, zresztą Mateuszowi też zawsze tego życzę i przede wszystkim tego od niego oczekuję, no bo daliście taki stempel, że pokazujecie, że to, że walka otwiera galę, to nie oznacza, że nie może być walką wieczoru, a wtedy nie była. Także życzę, żeby również teraz było podobnie. No i powodzenia w zbijaniu ostatnich kilogramów. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na galę KSW 97 w Tarnowie. Wszystkich moich kibiców, ogólnie wszystkich, wszystkie osoby z Tarnowa. Kibicujcie, dopingujcie i bądźcie tam zarazem ze mną i z nami. My się dołączamy. Ja dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję.